Brak informacji wprowadza chaos. Jeżeli my jako radni, jako członkowie Komisji Oświaty dowiadujemy się o takich tematach z mediów, to na kogo my przed mieszkańcami wychodzimy? Mogę wziąć na klatę to, że jakby państwo nie mieli takiej informacji, gdzieś to być może umknęło. Brzydki zapach zdominował ostatnią sesję Rady Miasta w Ostródzie, oczywiście nie całą, tylko wolne wnioski. I nie chodzi o zapach w sali ratusza, tylko w hali MOS. 5 sierpnia zlecono badanie nieprzyjemnego zapachu na hali MOS. I czy to prawda, że 16 sierpnia w próbce wykazano związki identyfikowane jako pozostałości po ksylamicie i oleju kreozotowym, które to związki według mojej wiedzy są silnie rakotwórcze? Rajcy miejscy byli mocno wsłuchani w przepływ informacji między radnym a burmistrzem. Tym bardziej, że mówiąc bardziej dobitnie, przykra wojna hali jest nie od dzisiaj, tylko od lat. 5 czerwca po rozpoczęciu nowej kadencji tego roku rozpoczęliśmy, de facto niespełna miesiąc po objęciu przeze mnie stanowiska, rozpoczęliśmy pracę z sanepidem związane z tym tematem, z tematem hali MOS. Wówczas to sanepid zwrócił się do nas o to, aby przeprowadzić w tej sprawie badania. Oczywiście podjęliśmy je niezwłocznie, nie tak jak miało to miejsce w 2022 roku. Temat jest rozwojowy. Miasto nie zamierza, jak to się mówi, machnąć ręką na te mało przyjemne zagadnienie. Hala przy szkole podstawowej numer 3 jest potrzebna, ale korzystanie z niej nie może być szkodliwe. Podjęliśmy kontakt z Instytutem Techniki Budowlanej w Warszawie. Jest to jedna z niewielu, jeśli nie jedyna instytucja w Polsce, która może przeprowadzić badania powietrza pod kątem przekroczenia norm stężenia wykrytych w próbkach związków chemicznych, tak żeby to powiedzieć. I to badanie mamy na październik tego roku zapowiedziane. Jeżeli ekspertyzy potwierdzą, że stężenia w powietrzu przekraczają normę, miasto wspólnie z sanepidem podejmą dalsze kroki, w tym wyłączające hale z użytkowania. W latach 2014-2024 samorząd wydatkował kwotę 2 889 625 zł i 90 groszy na remonty w hali MOS. I co się stało? Nie wyeliminowano dalej źródła tego zapachu. Być może w trakcie remontu, który zakończył się w lutym 2020 roku, gdzieś został popełniony błąd. Teraz liczy się naprawa tego stanu rzeczy. Zdrowie jest najważniejsze, ale i komfort. Tam zdjęto tylko sam parkiet, zostawiono stare legary, zostawiono wszystko to, co było. I to jest głównym przyczynkiem do tego, że poprzez poruszenie tego zaczął się robić ten smród. Gdyby były wymienione legary, gdyby odpowiednio chemią to zutylizowano, nie byłoby tego dzisiaj problemu. Burmistrz spuentował temat słowami, że jeżeli nic z tym nie da się zrobić, halę czeka prawdopodobnie rozbiórka, a w jej miejsce będzie trzeba postawić nową. Jednak na te rozważania jeszcze nie czas. Teraz czas na przeprowadzenie badań. Z czym kojarzy nam się wolontariat? Z czynieniem dobra to na pewno, ale jak jest? Co robią wolontariusze? Gdzie się udzielają? Na czym to polega? Czy każdy wie, jak wygląda dzisiejszy wolontariat? Kiermasze organizujemy, sprzedajemy ciasta, różne zbieramy na cele charytatywne, na jakieś dzieci, korki zbieramy, to jest taka główna nasza akcja. O wolontariacie na bogato rozmawiano w Rolniku. Zespół Szkół Rolniczych imienia Wincentego Witosa ma w tym roku szczęście do uroczystości z przytupem. Inauguracja wolontariatu w powiecie ostródzkim miała miejsce właśnie tu, od słów piosenki Świat na tak. Świat nie jest taki zły, tylko ludzi o dobrym sercu przydałoby się czasem więcej. Zamówiliśmy piękną pogodę. Jest słońce, jest młodzież, są właśnie wolontariusze, opiekunowie, dyrektorzy szkół i są goście. To wydaje mi się lepszej atmosfery do działania na kolejny rok. Nie ma.
Powiat ostrucki ma się kim pochwalić. 28 klubów, 8 młodzieżowego wolontariatu to dobry wynik w skali regionalnej. Powiat ostrucki jest w ścisłej czołówce, żeby nie powiedzieć, że tu młodych ludzi z dobrą duszą jest najwięcej. Osoby, które uczestniczą w klubach 8 wspaniałych, wolontariackich, PCK nawet, odpowiednio budują swoją osobowość, swoją wrażliwość, empatię. Ja myślę, że tacy ludzie później będą się dobrze realizować w swoich rodzinach. W swoich wypowiedziach Pismak wzywał do tego, by być odpowiedzialnym za siebie i innych, by brać sprawy w swoje ręce. I my, jak widać, możemy czerpać z młodych przykład. Bezinteresowne udzielanie się wyjdzie nam na zdrowie. Dobro wraca i daje satysfakcję, że możemy, chcemy i pomagamy, gdy ktoś tego potrzebuje. Jakąś taką sytuację miałaś, że pomagałaś komuś? Wymieniałaś pani. Nie, no to tak to często na stacji benzynowej, czy ktoś potrzebuje tam pomocy z wymianą koła, czy otworzyć maskę, czy coś tam pomóc osobom, które tam nie za bardzo się znają na motoryzacji, to jest takie. Przychodzi naturalnie, to nie ma tak, czy się chce, czy nie, tylko podejdzie, ktoś spyta się o pomoc i tak nie warto odmawiać, a zawsze to w głowie, to zawsze warto komuś jak pomóc. Jak się spyta, to się uśmiechniesz i po prostu pomożesz z czystego serca. Masz ochotę zostać wolontariuszem? W placówkach oświatowych są specjalni opiekunowie, którzy koordynują pracę szkolnego wolontariatu. Warto się do nich zgłosić. Oni już podpowiedzą, na czym to wszystko polega. Nidzica edukuje się. Małe miasteczko położone na Mazurach, te większe, trochę musi gonić. Istota, by dążyć do lepszego, a nie zatracić się. Ostatnia z interwencji zaniepokoiła mieszkańców. W trakcie Dni Nidzicy mieliśmy utratę przytomności. Dziewczyny, które są niepełnoletnie, okazało się, że były tak mocno odurzone narkotykami, że straciły przytomność. I nie pozostawiamy tego tematu jako temat tabu. Wobec tego organizujemy konferencje, gdzie przyjeżdżają fachowcy, wypowiadają się i tak jak to padło na początku. My tu nie chcemy młodzieży narzucać, natomiast chcemy, żeby potrafili dokonać wyboru, właściwego wyboru. Bo jeśli ten wybór ma być zły, to muszą wiedzieć po takiej konferencji, jakie są konsekwencje. Miasto musiało zareagować. Konferencja naukowa skierowana do młodzieży pod nazwą Strategie Przeciwdziałania Nadużyciom oraz Szkodom Wywołanym Alkoholem i Narkotykami ma otworzyć młodym oczy. W tym wieku są podatni na wpływy innych. Mamy różne charaktery. Nie róbmy z siebie kogoś, kim nie jesteśmy. Używki nie są rozwiązaniem. Jeśli ktoś jest smutasem, to po prostu potrzebuje innego towarzystwa może innej zabawy, tak, żeby się cieszyć. Ja dzisiaj młodzieży powiedziałem, można się bawić bez alkoholu, można się bawić bez używek i fajnie by było, gdyby to właśnie trendy było to, że ktoś jest niepijący i niepalący. Nidzica co roku porusza trudne tematy, pilne i aktualne. Dzięki poprzednim konferencjom udało się w jakiś sposób zneutralizować lęki mieszkańców przed technologiami 5G, przed wpływem promieniowania elektromagnetycznego, przed farmami fotowoltaicznymi. Ta konferencja jest nieco odmienna. Alkohol, narkotyki, patologie społeczne, kryzysy emocjonalne to wyzwania współczesnej młodzieży. Na to wszystko jest rozwiązanie. Trzeba być jednak ambitnym i chcieć rozwijać się, uczyć nowych rzeczy. Chcemy, żeby się rozwijali. Mamy do tego kółka zainteresowań w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji. Mamy kółka zainteresowań w Miejskim Ośrodku Kultury. Ale też przyglądamy się temu niedobremu trendowi, gdzie coraz więcej sprzedaje się narkotyków. Używki nie sprawią, że staniemy się dorośli ani mądrzejsi. Ich zgubne działanie odczuwają na własnej skórze także nieodpowiedzialni starsi ludzie. Jeżeli chodzi o zgłaszanie sytuacji związanych z alkoholem na 112, dużo zależy od kontekstu sytuacyjnego. Jeżeli ktoś pod wpływem alkoholu zabiera kluczyki i ma zamiar jechać i nie jesteśmy w stanie go powstrzymać, jak najbardziej patrol policji powinien być poinformowany o tym. Tak się rodzą patologie. Nigdy nie jest za późno, by stanąć na nogi, ale skoro można uniknąć upadku, to chyba wybór jest prosty. Dążmy do samorozwoju, a nie destrukcji. Setki tysięcy zgłoszeń dotyczących przemocy domowej i konfliktów domowych. Praktyka nam pokazuje, że niestety są związane z nadużywaniem alkoholu. Wiele rodzinnych dramatów, które się dzieje.
także kwestia różnych zaburzeń psychicznych albo zaburzeń już takich zachowań autoagresywnych, prób samobójczych, co też było poruszone na konferencji, też jest wywołane często, jest dalszym skutkiem nadużywania alkoholu albo innych używek, które powodują ograniczenie naszego rozumowania, ale także mogą powodować większe schorzenia psychiczne albo nasilenie się objawów różnych schorzeń psychicznych. Jeżeli niestety będziemy zmuszeni do wezwania pomocy, pamiętajmy. Na numer alarmowy 112 dzwonimy tylko w nagłych, wymagających interwencji służb ratowniczych sytuacjach. Takich jak wypadki drogowe, silne krwawienia, uszkodzenia ciała, omdlenia czy utrata świadomości. Nigdy nie wiadomo, kto będzie następny. Tego w Ostródzie jeszcze nie grali. Tak trochę przekornie, ale z pełnym podziwem należy powiedzieć o gitarowym koncercie charytatywnym na ostródzkim Molo. Gitarzyści wspólnie zagrali pierwszy raz w życiu w tak licznym składzie. Piosenka to moja i twoja nadzieja, a akordy to A mol, G i D. Bardzo. Czyli da się ogarnąć. Da się ogarnąć. Ja się wczoraj o tym dowiedziałem w szkole muzycznej, no i dzisiaj jestem. No i to wszystko. A pan uczy, czy pan uczy się, czy uczy innych? Uczy się na starość. O, proszę. O. I czuje się pan na siłach, żeby zagrać? No pewnie. Nie. Nic trudnego? Nie gram. Nie, nie. No wczoraj dopiero dostałem tekst i tam jakieś akordy czy nuty, ale to nie jest problem. Jedna noc nie przez pana i już jestem. Wspólne granie zrodziło się spontanicznie i z inicjatywy Joanny Jaskułowskiej z Ostródzkiego Chóru Kameralnego przy współpracy z Centrum Kultury. Gitarowy rekord Ostródy poprowadził lokalny zespół Akustik. Nie mogę nie zapytać, a gdzie gitara pana burmistrza? Ja nie umiem grać na gitarze, więc jestem tutaj duchem, mogę trochę pomóc wokalem co najwyżej, który też nie jest najwyższych lotów, no ale gitarzystów mamy w Ostródzie, jak widać, całkiem sporo i też cieszy, że tak wielu utalentowanych ludzi w naszej Perle Mazur jest, a ja no cóż, może kiedyś się nauczę, ale wszystkiego umieć się też nie da. Moja i twoja nadzieja. Z repertuaru zespołu Hej została zagrana dla powodzian. Zebrano spore środki na rzecz poszkodowanych. 4190 zł. Tyle energii i wzruszeń nie każdy się spodziewał. Było po prostu miło. Tragedia dotknęła południową część Polski. No i od razu rodzi się takie poczucie, że no trzeba jakoś pomóc, a jeżeli można pomóc i jeszcze zebrać więcej ludzi, którzy też zechcą pomóc przy okazji jakiegoś wydarzenia, no to ja się bardzo cieszę, że spotkałam się z dużą otwartością i Centrum Kultury i chłopaków właśnie z zespołu Akustik, którzy, no bez których by coś się nie udało tak naprawdę, ale którzy mówią dobrze, no to róbmy. Pobiliśmy rekord Ostródy niewątpliwie. Ustanowiliśmy, tak. 70 gitarzystów, a apetyt wciąż rośnie na więcej muzyków. Zespół Akustik nieśmiało zapowiedział, że za rok trzeba będzie pobić rekord. Coś czujemy, że chętni znajdą się bez problemu. Pięknie! 70 osób grało z nami. Jeszcze raz!
Zajęcia wychowania fizycznego jedni lubią bardziej, drudzy mniej. Jednak atrakcyjna sylwetka marzy się raczej większości z nas. Dlatego sport w naszym życiu ma znaczenie. Ja akurat nie przykuwam do tego uwagi, ja wolę po prostu czuć się sprawny fizycznie, być szybki i tak dalej, a do wyglądu nie przykuwam uwagi, ale wiem, że dla ludzi jest to teraz ważne. Ja myślę tak jak podobnie kolega. Tak, całe życie moje związane jest z sportem. No, pierwsze moje studia to Akademia Wychowania Fizycznego, więc to gdzieś tam zaszczepiło we mnie. Do tej pory aktywnie uczestniczę w sporcie, gram w tenisa ziemnego, stołowego, badmintona, pływam, jeżdżę na nartach, więc wiele sportów z przyjemnością wykonuję. Nieważne ile mamy lat, czym w życiu się zajmujemy. Uprawianie sportu jest po prostu wskazane. Dlatego już w młodych ludziach promuje się aktywność poprzez organizowanie różnych wydarzeń sportowych. 15 Powiatowe Dni Sportu w Ostródzie, jak widzimy, zgromadziły wysportowanych uczniów z wielu szkół. Przede wszystkim chodzi o ambicje, bo jesteśmy ambitni. Każdy chciałby złote góry, że tak powiem. I lubimy rywalizację. No, tak jak mówiłem, jestem bardzo dużym miłośnikiem rywalizacji międzyludzkiej, a szczególnie lubię się sprawdzić, jakby sprawdzić siebie, na ile jestem dobry. Czy jestem lepszy od innych, czy gorszy, i to jest taka też forma sprawdzenia samego siebie. Tyle czasu trenujemy, ćwiczymy różne sporty i to jest jakby taki sprawdzian dla nas, najważniejszy. Zawody odbyły się na Orliku przy Liceum Ogólnokształcącym imienia Jana Barzyńskiego. To szczególny Orlik, ponieważ jako pierwszy pojawił się w Ostródzie. Wysłużony obiekt czeka modernizacja. Wkrótce przetarg. Złożyliśmy wniosek o renowację tego Orlika, bo rzeczywiście on wymaga już remontu. No, wiele lat służył społeczności tutaj szkolnej, ale nie tylko. Więc otrzymaliśmy ponad 420 tysięcy na odnowienie tego Orlika i tutaj będzie wymiana całej nawierzchni, oświetlenia i wielu innych rzeczy. Cieszymy się bardzo z tego, że ten Orlik będzie odnowiony. Dbamy tu o niego jak to tylko możliwe. No, jesteśmy w stanie przetrwać ten trudny okres, kiedy ten Orlik będzie nieczynny. Do dyspozycji mamy jeszcze boisko trawiaste za salą gimnastyczną. W razie czego, w razie pogody, można również korzystać ze stołów do tenisa rozstawionych na auli szkolnej, mamy nową siłownię, drugą salę do fitness, więc myślę, że sobie z tym problemem logistycznie poradzimy. Grali w pocie czoła. W końcu stanowią reprezentację swoich szkół. Impreza jest dwudniowa. Młodzi lubią wygrywać i zajmować czołowe miejsca. Jak nie tu, to gdzie indziej. W zeszłym roku zajęliśmy z reprezentacją szkoły drugie miejsce w wojewódzkim turnieju. Sukcesy, wysokie miejsce w drużynie piłkarskiej A-klasy, trzecie miejsce na koniec sezonu. No to ja może tak trochę inaczej, bo to nie jest aktywność fizyczna, no bo akurat ja kiedyś grałem dużo w szachy i tam odnosiłem najwięcej sukcesów, to w juniorach byłem piąty w województwie. Nagroda i dyplom z rąk starosty Ostródzkiego trafiły do wyróżniającej się w powiecie zawodniczki. Natalia Stachowicz nie mogła osobiście odebrać wyróżnienia, zrobił to za nią jej tata. Absolwentka ogólniaka w karate nie ma sobie równych. Nie wiem, czy ogólnie jest wiadome, grała też w piłkę nożną, była reprezentantką klubu Sokół Ladies. Jeździła na rowerach w MTB, ze mną zresztą, jeździliśmy razem, zdobywała dużo pucharów. Więc generalnie w sporcie czuję się jak rybka w wodzie, można powiedzieć. To taka sławna nasza karateczka, Natalia Stachowicz, która została mistrzynią Europy w sztukach walki. Ogromne wyróżnienie dla niej, ale i dla rodziców, bo to osoba, która jest wspierana przez rodziców sportowo również, ale i dla nas, bo rozsławia i szkołę, i nasz powiat na arenie sportowej. Musimy być zdeterminowani i zdyscyplinowani. Regularne treningi potrafią zdziałać cuda. Grunt to nie przestawać wierzyć w swoje możliwości i nie szukać wymówek. Silna wola jest potrzebna. Wówczas sukces murowany. Franciszkanie z Ostródy czasu nie marnują. Z przytupem pragną nas sobą zainteresować. Gdzie będą jeszcze odgrywane scenki? Ale nie cienie. Organizując festyny, spektakle i inne atrakcje dla parafian i mieszkańców. Tak, to co robią jest dla wszystkich. Wkrótce musical.
Spektakl przedstawiony będzie przez dzieci i młodzież naszej parafii, parafii świętego Franciszka z Asyżu. Jak już można się domyśleć, będzie to opowieść o świętym Franciszku, o jego dążeniu do świętości, o jego wielkiej zmianie, gdyż tak jak wiemy, święty Franciszek był postacią bardzo barwną. W październiku ma tu miejsce odpust parafialny, czyli uroczystość patrona, świętego Franciszka z Asyżu. W 2005 roku przeżył nawrócenie i postanowił oddać wszystko, co posiada i prowadzić ubogie życie. Kochał zwierzęta. To piękne święto parafii wymaga równie eleganckiej oprawy. Stąd pomysł. Spektakl, który zostanie przedstawiony w naszej parafii, to z racji odpustu parafialnego, który będziemy przeżywać 4 października. I uroczysta msza święta, taka odpustowa, o godzinie 18, na którą serdecznie zapraszamy. Natomiast ten odpust będziemy przeżywać w sposób wyjątkowy w tym roku, ponieważ dokładnie w tym roku przeżywamy 800 lat od otrzymania przez świętego Franciszka stygmatów. Odnotujmy w kalendarzu, 4 października wieczór warto spędzić w parafii z franciszkanami. To będzie Słowo Boże, głoszone na wesoło i w przyjemnej formie. Coś, co warto zobaczyć i wysłuchać. Doceńmy pracę młodzieży i pomysłowość braci.